wiedzę, czy o śledzeniu z internetu, bo muszą mieć inaczej, by nie przetrwali. Po drugie, korzystają ze specjalizowanych narzędzi, tak, które no, same z siebie zafałszowują dane wysyłane przez tego. Takim prostym przykładem, że to wiele razy tutaj, chociaż był Państwa na antenie poruszanym, jest słynna, tak jak to się mówi w cudzysłowach, sieć Tor, tak, w której to użytkownicy w większości korzystają z tak zwanego Tor browsera, czyli specjalnie zmodyfikowanej wersji Firefoxa, przeglądarki internetowej, której używają do korzystania z zasobów internetu w sposób anonimowy, nazwijmy to, tak? No oczywiście są różne metody i próby śledzenia tych użytkowników, no między innymi śledzenie tak zwanych exit node'ów, tak, czy tych węzłów, z których oni wychodzą do normalnego internetu. Pamiętajmy, że często użytkownicy mylą pojęcia, myślą, że Tor zapewnia im anonimowy już pogląd, względem, że no, od punktu do punktu mamy szyfrowanie, więc nie do końca tak działa. Szyfrowanie jest na poziomie tego VPN-u, od momentu, gdzie my do niego wejdziemy, do momentu, gdzie wychodzimy, ale tak dalej, jeżeli nie korzystamy dalej z szyfrowania na przykład SSL, tak, czy tam TLS obecnie, czyli nie mamy HTTPS w adresie na początku, niech mówiąc brutalnie, litość, panie Krzysztof, czy też tej kłódeczki w przeglądarce, no to niestety, ale nasz ruch jest nieszyfrowany po wyjściu z Tora i może być normalnie podsłuchiwany jak każdy inny, tak? Czyli tutaj trzeba o tym pamiętać, że jeżeli przesyłamy na przykład dane, które wprost na nas wskazują gdzieś, czy gdzieś publikujemy coś w internecie w taki sposób, że no wiadomo, kto to publikuje, używając z jakich narzędzi, no to wtedy można nas wyśledzić. Ale jeżeli chodzi o to tutaj, że jeżeli mamy Tor browser zainstalowany w aktualnej wersji, no to ja od razu zaznaczam, że jeżeli ktoś z tego korzysta, to naprawdę powinien korzystać zawsze z aktualnej wersji, bo tam poprawki bezpieczeństwa wychodzą dosyć często, to w tym momencie ta przeglądarka zafałszowuje nie tylko dane dotyczące adresu, z którego korzystamy internetowego, bo to jest podstawa działania tej sieci, ale również podaje nieprawdziwe dane dotyczące przeglądarki, systemu operacyjnego i nie udostępnia informacji chociażby o rozdzielczości ekranu, z którego korzystamy, czy właśnie danych naładowania baterii. Czyli w tym momencie... Czyli tego też nie udostępnia. Nie, bo zresztą nie tak dawno, jak wiadomo, do Firefoxa też wyszła poprawka, która właśnie ma no, utrudniać śledzenie tego poziomu baterii, zresztą w wyniku właśnie tych badań, o których pani redaktor wspomniała. Także tutaj no, sprawa polega na tym, że jest to wtedy o wiele trudniej. Tak? No oczywiście, jeżeli ktoś korzysta z VPN-u jakiegoś tam, bo jest wiele też płatnych tak zwanych VPN-ów, prawda, z których korzystamy po to, żeby się ukryć, tak, i darmowych, no to w tym momencie, jeżeli korzysta ze zwykłej przeglądarki, która nie zafałszowuje tych informacji, no to rzecz jasna, ta przeglądarka może takie informacje na zewnątrz udostępniać. No i wtedy ta osoba jest bardziej narażona na tego typu problemy. Z tym, że znowu, jeżeli chodzi szczególnie o te takie no, bezpłatne, tradycyjne, zwykłe VPN-y, to najczęściej, nie oszukujmy się, one są używane przez użytkowników no, albo pewnych specyficznych serwisów erotycznych, nazwijmy to, którzy po prostu nie chcą, żeby ktoś wiedział, że oni oglądali takie czy inne treści, albo też przez osoby, które no, po prostu przesyłają rozmaite nielegalne pliki i tym podobne rzeczy, też no, próbują się ukryć przed na przykład wymiarem sprawiedliwości, jeżeli chodzi prawda, o to, że na przykład, no, nie wiem, no, udostępniają chociażby w internecie za pośrednictwem VPN-u, czy też no, ściągają pewne rzeczy. Tak? I to jest gro tych użytkowników, dlatego że znowu osoby, które mają no, na przykład dysydenci, tak? Czy osoby, które no, działają w krajach, w których jest jakiś totalitaryzm i tam ten totalitaryzm zabrania po prostu no, korzystania z jakichś serwisów zagranicznych, to się raczej korzystają właśnie już z takich bardziej zabezpieczonych systemów, no bo oni muszą po prostu, tak, bo u nich może przyjść po prostu jakaś tam służba bezpieczeństwa, prawda, zapukać kolbami do drzwi i to już nie jest zabawa. I w tym momencie no jest to znacznie, że tak powiem, bardziej zaawansowana sprawa. Słowem, pan mówi, że w warunkach laboratoryjnych faktycznie można dokonywać takiego śledzenia za pomocą poziomu baterii, ale jeśli chodzi o praktykę, to są znacznie prostsze. A to są prostsze metody śledzenia tych użytkowników. To w takim razie zejdźmy trochę na ziemię i zejdźmy do przeciętnego właśnie użytkownika internetu. I to mówię z pełną sympatią, bo przecież przeciętny to znaczy, że większość użytkowników. Zacznijmy może od tych plików cookies. Wyjaśnijmy, czym one są, bo w momencie, kiedy wchodziła to zalecenie, żeby każda strona internetowa miała właśnie to napisane, że tutaj mamy te pliki cookies, to trochę się o tym mówiło, ale chyba znowu gdzieś to przepadło w tle. Jakby przyzwyczailiśmy się, klikamy tylko, że okej, i tak dalej. To co to są te pliki cookies i dlaczego
one są serwisom internetowym potrzebne. Pliki cookies przechowują bardzo różne informacje, zależy od programisty, naprawdę, co tam do środka włoży. Tak? Generalnie najczęściej jest to informacja o tym, kiedy na przykład, takie najprostsze przykłady, tak? Kiedy ostatni raz użytkownik korzystał z danego serwisu internetowego. Czy takie statystyki zbierają? Między innymi, tak naprawdę nie zawsze chodzi o statystyki. Bardzo często jest tak, że w chwili, kiedy użytkownik zostanie zidentyfikowany, to niestety jest niebezpieczny mechanizm, jest stosowany dosyć często. Po prostu na podstawie na przykład takiego ciasteczka, czy też pliku cookie, użytkownik jest dalej autoryzowany, czyli nie musi się logować za każdym razem do serwisu, jak się łączy. Tak? Mamy taką sytuację, że łączymy się z tym serwisem, on nas od razu rozpoznaje, wie, że jesteśmy na przykład, no nie wiem, Jan Kowalski, tak, który wchodzi na ten serwis po raz kolejny, a nie za każdym razem musimy wpisywać Jan Kowalski hasło. Tak? No właśnie to dzieje się na podstawie tego, że gdzieś tamten serwis zostawia w naszej przeglądarce w odpowiednim, że tak powiem, miejscu w tej przeglądarce taką informację króciutką, że to jest ten użytkownik, który ma identyfikator, numer taki i taki. Oczywiście, no dlaczego mówię, że to jest niebezpieczne? No bo w przypadku wykradzenia takiego pliku w jakiś sposób z komputera użytkownika, te pliki są przechowane w przeglądarce, no z reguły w taki sposób, że można się jakoś do tego dobrać, no to sobie możemy wyobrazić sytuację, że ktoś, kto skopiuje dane z naszego dysku, będzie w stanie wejść na jakiś serwis jako my, tak, używając przeglądarki, po prostu mając te same pliki cookies i łącząc się z serwisem internetowym. No oczywiście na ten temat jest cała teoria, jak się tam należy przed tym bronić i różne narzędzia, no tutaj może nie będziemy teraz o tym mówić, bo już tak używamy dużej ilości żargonu technicznego. Niemniej jednak to jest taki najprostszy przykład. Tak? Oczywiście mogą być informacje na przykład o zawartości naszego koszyka w sklepie internetowym. Tak? Zwróćmy uwagę, że często jest tak, że się rozłączymy z internetem, łączymy się potem drugi raz, a to, co mieliśmy w sklepie, w koszyku na przykład się pojawia z powrotem. Tak? No to może być przechowywane albo w serwisie, na naszym koncie, w bazie danych, ale może być też przechowywane na zasadzie identyfikatorów właśnie w tych ciasteczkach. Tak? No oczywiście w niektórych przypadkach inne serwisy internetowe mogą dobrać się do naszych ciasteczek i sprawdzać właśnie, co odwiedzaliśmy przed chwilą, gdzie byliśmy przedtem. No między innymi to służy do targetowania reklam, czyli właśnie tego, tak mówiąc znowu żargonem z kolei marketingowym, czy tutaj chodzi o to, prawda, że no widzimy, że użytkownik odwiedza stronę internetową o pewnej konkretnej tematyce, w związku z czym potem wyświetlają mu się na przykład te takie banery, te paski, prawda, z reklamą, no pod kątem tego, co ogląda. Powiem otwarcie, że to jest bardzo głupie, bo taki prosty przykład. Kiedyś kolega nie tak dawno szukał nowego samochodu, chciał go kupić i się okazało, że potem już kupił samochód, a przez parę miesięcy dostał reklamy samochodu. To jest bardzo, bardzo męczące, naprawdę. Krzysztof Młynarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa cyfrowego, opowiada dla Państwa o śledzeniu w sieci, jak wyglądają te narzędzia. O plikach cookies właśnie Pan Krzysztof powiedział, a po informacjach powiemy o tych VPN-ach, torach i tak dalej. Wszystko wyjaśnimy, o czym mówiliśmy wcześniej. Proszę z nami zostać. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Walnie. Na poważnie. W windzie. Z lampką wina w ręce. Albo wcześniej rano. Pod kocem. Po prostu. Lubimy czytać. Poczytalni. Radiowy klub książki TOK FM. Już dziś po 17:00. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz, kupując smartfona, dostajesz w prezencie głośnik, powerbank lub selfie stick. Kup na przykład smartfon Samsung Galaxy J5 z aparatem 13 megapikseli za 699 zł i odbierz selfie stick. Sprawdź w sklepie lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyobraź sobie litrowy dzbanek pysznej, orzeźwiającej lemoniady ze świeżych, soczystych cytryn. A teraz wyobraź sobie aż 50 takich dzbanków. Właśnie do 50 litrów pojemności więcej jest w lodówkach Samsung z technologią SpaceMax. Lodówki Samsung SpaceMax. Więcej miejsca, większa pojemność. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dziesiąta 10:20. Agnieszka Lipińska.
Ruszyły Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Dziś przed Polakami pierwsze medalowe szanse. Liczymy na kolarzy i strzelającą z karabinu pneumatycznego Sylwię Bogacką. Dziś ewentualny wniosek śledczych o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo 15- i 23-latki, których ciała wyłowiono z jeziora w małej miejscowości Kujawsko-Pomorskie. Tragiczny w skutkach pożar w barze w Rouen we Francji. 13 osób zginęło, 6 zostało rannych. Młodzi ludzie bawili się na imprezie urodzinowej. Informacje sportowe. Krzysztof Sendecki, zapraszam. Ceremonia otwarcia igrzysk w Rio już za nami. Znicz olimpijski płonie. Czas na walkę o medale. O 14.30 start kolarzy. Wśród faworytów są Rafał Majka i Michał Kwiatkowski, a pomagać będzie im Maciej Bodnar. Godzinę później finał strzelania rozpoczyna Sylwia Bogacka. Dzisiaj na olimpijskich arenach zobaczymy 36 reprezentantów Polski. Pierwszego dnia do zdobycia jest 12 kompletów medali. Więcej o igrzyskach już o 11.40 w programie. Jeszcze więcej igrzysk. Gościem będzie mistrzyni Europy w szermierce i olimpijka z Londynu Magdalena Piekarska. A teraz już piłkarska ekstraklasa. Krakowia rządzi pod Wawelem. Pasy wygrały w derbach Krakowa z Wisłą 2-1, mówi piłkarz Krakowi Piotr Polczak. To jest szczególny mecz i dla całej społeczności Krakowa, dla nas, dla kibiców. Także no jest to świętować. Najważniejszy jest końcowy wynik i zwycięstwo Krakowi. W drugim wczorajszym meczu Jagiellonia Białystok rozbiła Arkę Gdynia 4-1 i przynajmniej do jutra została liderem ekstraklasy. Na koniec koszykówka. Przygotowująca się do eliminacji Mistrzostw Europy reprezentacja Polski w meczu sparingowym pokonała Holandię 84-79. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobyli Waczyński 14 i Lampe 12. Spotkanie było zamknięte dla publiczności. Dziś w Wałbrzychu rewanż już z kibicami na trybunach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Weekendowy poranek w Radiu TOK FM. 10.23, Karolina Głowacka i przede wszystkim Krzysztof Młynarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa cyfrowego. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry jeszcze raz. To wiemy już, czym są cookies, ciasteczka, te pliki, które przechowują o nas informacje w naszych przeglądarkach, ale chociażby dzięki tym plikom na przykład nie musimy wpisywać w kółko hasła w naszych ulubionych serwisach internetowych. Też. To też, prawda? To też pomaga, więc to jest użytkowe również dla nas, ale jeśli nie chcemy, no to możemy się na nie nie zgadzać, na nie nie korzystać z jakichś serwisów. Możemy też je wyczyścić przeglądarki. Możemy też je czyścić, tak. A cóż jest, czymże jest ten VPN, o którym mówiliśmy parokrotnie? No VPN to po prostu, jak sama nazwa wskazuje, więc brutalnie, wirtualna sieć prywatna, tak? Czyli to jest taka sieć, która jest tworem tak naprawdę nie fizycznym, tylko polegającym na tym, że w ramach, no to zależy, tak? Albo sieci dużej, rozległej, lokalnej, albo w ramach internetu korzystamy z szyfrowanych zasobów sieciowych, które po prostu są dostępne po jakiejś autoryzacji, tak? Czyli mamy albo, no nie wiem, użytkownika hasło, albo mamy jakiś klucz, który wymagany jest do tego, żeby połączyć się z oprogramowaniem, które umożliwi nam dalej no, przesyłanie danych takim tunelem szyfrowanym. No czyli i oczywiście przebijamy się przez internet. Znaczy idziemy przez internet jakby no, pomijając jego strukturę zupełnie, tak? Jakimś tam tunelem szyfrowanym, który potem, no przy okazji jeszcze najczęściej z innym adresem internetowym niż ten, który jest nam normalnie przypisany, ten adres IP, który dostajemy od operatora, no, z którego usług korzystamy w danej chwili, tak? No i dzięki temu możemy no, w pewien sposób przesyłać ruch w sposób niewidoczny dla innych użytkowników w sieci, tak? No bo on jest po prostu odseparowany przez to, że jest zaszyfrowany. I generalnie VPN-y przede wszystkim, chociaż to tak się kojarzy teraz jakimś takim, że tak powiem, troszkę podziemiem, czymś takim, tak naprawdę no, VPN-y są przede wszystkim używane przez firmy, korporacje do udostępniania swoim pracownikom czy współpracownikom zasobów ich sieci wewnętrznych. Tak? No jak wiadomo, nie każdy by chciał, żeby do jego sieci firmowej ludzie wchodzili z internetu, jacykolwiek ludzie, w związku z czym pracownicy na przykład na swoich laptopach, czy tam smartfonach, tabletach, mają jakieś oprogramowanie, które właśnie umożliwia im połączenie się z VPN-em firmowym tak zwanym. No i wtedy na przykład będąc w hotelu po drugiej stronie kuli ziemskiej mogą korzystać na przykład, no nie wiem, ze swojego zasobu, swojego komputera w sieci, czy dysku sieciowego, czy jakieś tam inne rzeczy, które są w firmie, a nawet z drukarek. Tak? No, znam takie przypadki, właśnie na przykład, że pracownik, akurat w tym przypadku dziennikarz, po prostu no, może wydrukować kolegom jakiś
dokument też tam z drukarki sieciowej w firmie, a będąc na przykład w Tokio, tak? Czyli tutaj to jest do tego wykorzystywane. Natomiast można VPN, robić dowcipy. Można też. Natomiast do tego VPN, tak taki VPN stosowany przez, tak jak to pani redaktor ładnie nazwała, zwykłych użytkowników internetu, no to jest właśnie ten taki, który raczej służył ukryciu swojej tożsamości w jakimś tam stopniu, tak? No i to polega na tym, że taki użytkownik korzysta z tego VPN po to, żeby, no właśnie jak mówiłem, korzystać albo z jakichś niezbyt legalnych zasobów, albo takich, żeby, no nie chce, żeby ludzie wiedzieli, że on korzysta z tych zasobów. Nie ma ochoty, żeby... Albo po prostu, no nie wiem, no na przykład uważa, że jest tak ważną osobą, że ktoś go śledzi, bo to też jest... Może jest. No może jest, ale powiem tak naprawdę w 99% po przecieniku. Widziałem ponad 20 lat. To jest fajerwerk, ja on uważał, czyli ćwierć wieku, i widziałem dużo przypadków, kiedy tak naprawdę bardzo często niestety spotykam się z osobami, jeżeli chodzi o takich zwykłych użytkowników właśnie, które to osoby, no w jaki sposób, ja to tak odczuwam, mam taki głód poczucia się kimś ważnym, tak? Znaczy i takiej osobie wydaje się, że no właśnie w internecie ktoś ją śledzi i że gdyby tak naprawdę siedzą, tak to było fajnie, prawda, że siedzą korporacje, siedzą jakieś tam służby i tak dalej, i ta osoba, no zabezpiecza się, pomimo tego, że nie jest partyzantem, dysydentem, terrorystą, takim, tylko po prostu no, robi to dlatego, żeby oni mnie nie śledzili. I no dla mnie to jest takie trochę smutne czasem nawet. No tak, ale przecież w Warszawie nie ma kultury. Jest to śledzenie. Nie jest, tylko że znowu, tak umówmy się, no co to daje to śledzenie na poziomie masowym? Ono daje to, że na przykład ktoś nam próbuje wyświetlić reklamy pod kątem naszych zainteresowań. Po pierwsze, no tutaj znowu od razu mówię, że eksperci od reklamy czy od PR mówią, że nie ma w tym nic złego, no bo jeżeli człowiek dostaje reklamy, które go zupełnie nie interesują, no to jest to gorsze niż jeżeli dostaje reklamy, które go interesują. Oczywiście to też zależy od podejścia użytkownika i to jest temat, może o tym moglibyśmy pewnie cały dzień rozmawiać tutaj na antenie, no bo jak wiadomo, są osoby, które lubią dostawać jakieś reklamy, korzystają z reklam i nawet kupują produkty w wyniku reklamy. Ja rzucam reklamy, bo inaczej jednak reklamy by nie istniał w ogóle, no gdyby to nie było skuteczne w jakiś sposób, więc widocznie wynika, że jednak reklama przynosi rezultaty. Natomiast no i tej Lipskiej nie lubił też, bo to Które no nie kupują niczego, dlatego że widzą reklamę. Nie z definicji, jak widzę reklamę, to nie kupuję. Nie spłacała tego kredytu. Nawet takiemu zwykłemu użytkownikowi, który wie o tym, że jest Megi Masie, bo nawet nie ma poczucia, że on jest jakoś tam wyjątkowy, tylko po prostu ma dyskomfort związany z tym, że jest w tej masie śledzonej i chciałby się schować w takim VPN-ie. Czemu pan odmawia tego? Nie, ja niczego nikomu nie odmawiam. No ale trochę się pan nie śmieje. Bo mnie to śmieszy po prostu, ale to, że coś mnie śmieszy, bardzo wiele rzeczy jest, które mnie śmieszą, nie znaczy, że komuś coś odmawiam. Ja uważam, że każdy ma prawo robić, co chce, tylko z drugiej strony po prostu ja nie jestem zwolennikiem robienia w życiu rzeczy, które mają sankcje, tak bym to nazwał, nie tracenia czasu na niepotrzebne rzeczy, tak? Ja od razu mówię komuś, że jeżeli zostanę partyzantem czy dysydentem, to przede wszystkim pierwsza sprawa, w ogóle nie będę miał ze sobą smartfona, czy prawda, tabletu, czy tym podobnych rzeczy, no bo samo posiadanie tego urządzenia przy sobie powoduje, że można nas śledzić, czyli tak naprawdę no zresztą między innymi do tego zmierza nasza ustawa antyterrorystyczna w tej chwili, no przecież dlaczego jest wymóg rejestrowania tych kart przepłaconych, no przecież właśnie chodzi o to, chodzi właśnie o to, żeby no, można było powiązać kartę z użytkownikiem. Co prawda ja powiem tak brutalnie, ja uważam, że to jest głupie skrajnie, z jednej prostej przyczyny. Prawdziwy terrorysta, czy prawdziwy przestępca nie będzie przecież szedł do salonu, kupował karty i korzystał z niej do wykonywania przestępstw, tylko najprostsza możliwa rzecz, no ukradnie komuś w tramwaju i użyje tego telefonu do przestępstwa, po czym go wyrzuci na przykład z mostu do rzeki. Ale Polak jest głupi. To jest problem tego typu, że jak zwykle problem mają obywatele, którzy po prostu no, muszą korzystać z telefonu, ale chcą korzystać z tego telefonu, a nie przestępca, który sobie zawsze w takiej sytuacji da radę. Czy no, agent wywiadu tym bardziej, tak, bo jest specjalnie szkolony. Czyli to trochę się wszyscy rozmijają, to znaczy z tego, co pan mówi, że z jednej strony przesadnie może niektórzy się przejmują tym, że oni personalnie są obserwowani, a z drugiej strony władze stosują jakieś środki, ale kompletnie, które nie trafiają do problemu, tak? To jakby mam wrażenie, jakby wszyscy się mylili w tym. To znaczy, to nie jest tam się wszyscy mylą. Najczęściej jest tak, że jak to kiedyś ktoś ładnie powiedział, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i bardzo często jest tak, że w wielu przypadkach, nawet o to, co mówiliśmy o tym artykule na wstępie naszej rozmowy, no pewne rzeczy się tworzy po to, żeby tworzyć jakieś, na przykład no przestraszyć trochę ludzi, czy coś tam, bo na przykład ludzie zaczną wtedy kupować jakieś rozwiązania, żeby się lepiej zabezpieczyć, czy zaczną robić jakieś tam inne rzeczy. No to po prostu tak działa ten świat. Ja w ogóle
uważam, że wiek XXI mówi się z erą informacji, ja uważam, że on jest erą dezinformacji. Tak naprawdę bardzo często trafiamy na robienie ludziom wody z mózgu, ponieważ dzisiaj mamy potężne media, bo umówmy się, że kiedyś jeszcze nawet w takich czasach, kiedy były tylko gazety, czy potem no, radio, potem z czasem telewizja, to jednak ten dostęp do ludzi był ograniczony i jednokierunkowy bardzo, prawda? No bo osoba przeciętna czytała gazetę, słuchała radia, ewentualnie oglądała telewizję. I jak, albo słuchała, albo nie, albo oglądała, albo nie. Sam pamiętam, jak pochodzę z czasów, kiedy na przykład jak na wakacje gdzieś tam się pojechało w jakieś no, zapadłe, że tak powiem, dzielnice Polski, to na przykład była wieś, w której był jeden telewizor Sołtysa i tam, prawda, no ludzie przychodzili w niedzielę pooglądać jakiś film, tak? I tak naprawdę oni, tacy prości ludzie, nie mieli w ogóle dostępu do tych mediów właściwie przez cały tydzień, czyli trudno było nimi manipulować w jakikolwiek sposób, tak? Natomiast dzisiaj mamy przede wszystkim no, doskonałe media, komedia, no sam kanał telewizyjny, tam prawda, każdy ma kilkadziesiąt, plus jeszcze do tego, no ja na przykład też nie, ja od wielu lat nie mam w ogóle telewizji, ale abstrahując od tego, no jednak większość Polaków przynajmniej ma, no plus mamy internet i w tym internecie chcemy być i korzystamy z niego naprawdę wszędzie, przecież wystarczy wyjść na ulicę i widzimy młodych ludzi, a nawet nie tylko młodych, którzy, prawda, ze smartfonami przed oczami, no idą po chodniku, po przejściu dla pieszych, co czasami jest wręcz niebezpieczne, no w jakimkolwiek autobusie, tramwaju czy kolejce też ludzie, prawda, mają tablety, telefony, wszyscy w tym siedzą, non stop w zasadzie. Nawet się śmieję już z kolegami czasami właśnie z firmy, że mógłby przejść z boku legion uzbrojonych kosmitów, a oni by i tak tego nie zauważyli, ponieważ wszyscy są w tych ekranach, na Facebookach, w innych tam miejscach, no plus oczywiście ten ekshibicjonizm internetowy, tak, no każdy musi pokazać, że właśnie w tej chwili jest w restauracji, właśnie w tej chwili jest na urlopie. To jeszcze nie jest taki kłopot, raczej gorsze jest chyba, wie pan, to co pan powiedział o tym, że nie mamy ery informacji, tylko właśnie dezinformacji, czy jakichś strzępów. No właśnie do tego zmierzam, że dzięki temu, że korzystamy z tych wszystkich serwisów, że tego jest tak dużo, to przy okazji niejako cichaczem wtłacza nam się bardzo dużo różnych treści, nawet w postaci reklam, tak, bardzo często też, no nie oszukujmy się, kłamliwych reklam, no przecież słynna sprawa, na telefonach pojawia się, wiadomo, reklama co jakiś czas, masz wirusa, tak, tam kliknij coś tam, to tego, czy to jest dramatyczne, w sensie na przykład ja wiem, że osoby starsze bardzo często wychowane no, w innych czasach zupełnie, tak, gdzie słowo na przykład pisane miało znacznie większą wagę niż obecnie, bo nie każdy mógł pisać, no, przede wszystkim, więc, prawda, no są, klikają w to po prostu, no masz wirusa, tak, no, prawda, przychodzi dziadek do wnuczka i mówi, zobacz, ja tutaj mam jakiegoś wirusa, to nie jest prawda, to jest po prostu kłamstwo, w sensie ja uważam, że należy ścigać no, reklamodawców, którzy tak do typu reklamy dają, bo to jest po prostu oszukiwanie ludzi, ale dodatkowo jak wiemy, no chociażby wystarczy zajrzeć do mediów jakichkolwiek politycznych obecnie, tak? Jak ta sama sytuacja potrafi być po prostu o 180 stopni inaczej naświetlana, zależnie od opcji politycznej czy tego. I teraz taki zwykły użytkownik, on po prostu nie wie, co ma odebrać. Poza tym ten szum informacyjny jest dzisiaj niewiarygodny. My jesteśmy zasypywani po prostu ogromną ilością różnych informacji i bardzo często są to informacje nawet nie intencjonalnie fałszywe, tylko po prostu na przykład dziennikarzom nie chce się ich weryfikować. Nawet nie jestem pewna, czy to do końca są informacje, tylko właśnie jakieś takie wrzutki, strzępki, komentarzy, albo fragmentaryczne informacje. I później każdy to komentuje. To więc przecież fotomontaże, jak wiemy, teraz są powszechne zdjęcia, tak zwany Photoshop się pisze złośliwie pod zdjęciem, jak wiadomo, że zdjęcie jest jakieś dziwne. I też dzisiaj na przykład zdjęcie nie jest dowodem. No kiedyś, prawda, trudniej się to zdjęcie, trzeba było ręcznie tam gdzieś retuszować. Dzisiaj to po prostu jest dowolny program do obróbki zdjęć. Tak, specjalista 15 minut, jak pani mówi, zrobić cokolwiek. Dobrze, ale to są oczywiście bardzo ciekawe i smutne jednak sprawy związane z tym, że w zasadzie mamy internet, który jest siedliskiem jakiejś dezinformacji i pseudointelektualnych komentarzy, ale wróćmy do tej sprawy śledzenia. To znaczy, czy pana zdaniem da się realnie absolutnie schować w sieci przed tymi wszystkimi służbami, korporacjami itd., itd.? Czy da się naprawdę korzystać z internetu w ten sposób, żebyśmy byli zupełnie nienamierzalni? To znaczy tak, korzystać na co dzień raczej się nie da. Od razu powiem dlaczego. Dlatego, że nawet jeżeli korzystamy z VPN-u, o tym wspominaliśmy już dzisiaj tylko kilka razy, to przecież sami nawet nie wiemy, kto jest operatorem tego VPN-u. No, załóżmy na moment, że operatorem tego VPN-u jest właśnie jakaś organizacja typu tajne służby czy tego. Tak, i my korzystamy i podkładamy się. Bo dlaczego? Dlaczego do tego nawiązuję? Otóż są takie przypadki właśnie, że różne tworzy się tak zwane no, podpuchy, mówiąc językiem takim tradycyjnym, ponieważ no, jakby jak najłatwiej wyłapać chociażby dysydentów, o których wspomnieliśmy, czy osoby, które prawda, no, chcą ukryć jakieś treści. No właśnie wystarczy stworzyć narzędzie do ukrywania treści, które będzie rozpowszechnione chociażby w internecie, tak? No bo przez domyślnie takie osoby zaczną korzystać z tego narzędzia. No więc jeżeli zaczną korzystać, to de facto, jeżeli ktoś korzysta z takiego serwisu, jak na przykład VPN, to znaczy, że ma coś do ukrycia, można tak założyć. Czyli już mamy odseparowanych użytkowników
jakąś pulę, którzy chcą z tego korzystać i wtedy wystarczy realizować ten ruch, który oni przez to przesyłają, tak? No bo już mamy łatwiej, bo tam nie trafiają właśnie osoby, które nie chcą się ukrywać, tylko raczej te, które z jakiegoś powodu chcą. Już mamy mniejszą pulę osób do przeszukania, sprawdzenia. Oczywiście, no często trzeba będą... samemu sobie takie narzędzie napisać. No więc ja odezwę tak, takie narzędzia są, no, są narzędzia open source, tak, które są po prostu dostępne, tylko problem polega na tym, że my sami nie stworzymy infrastruktury tego typu, no nie, przez nie jesteśmy w stanie postawić sobie gdzieś tam 40 serwerów na całym świecie, tak, a następnie do nich, znaczy stworzyć na nich sieci VPN, a nawet jeżeli tak zrobimy, to przecież ktoś jest operatorem tych serwerów, ktoś ma dostęp do wszystkiego, co na nich się znajduje, zawsze może nam no, coś tam zmienić w oprogramowaniu, które sami zainstalujemy, czyli no, przy jakiejś tam dozie paranoi możemy dojść do wniosku, że jest to po prostu trudne. Tak? Natomiast tak jak mówię, no, przestępcy czy agenci, czy no, osoby, które mają naprawdę coś do ukrycia, najczęściej zrobią inaczej, znaczy, pomijając to, że będą właśnie korzystać z jakichś tam ułatwiających im odbijanie się od poszczególnych tam routerów w sieci technik, to jeszcze najczęściej będą wykorzystywali serwery, na które, znaczy na których przełamano jakieś zabezpieczenia, czy zainstalowano tak zwanego konia trojańskiego, tak? Czyli oprogramowanie, które umożliwi im wejście na czyjś serwer, na przykład korporacji, nie wiem, szpitala, prawda, czy jakiejś innej instytucji. Poza tym no, będą korzystać z urządzeń, których nie da się zidentyfikować jednoznacznie, na przykład kradzionych, tak? Czy urządzeń pozyskanych w jakiś inny sposób. No, dam taki bardzo prosty przykład. Gdyby osoba chciała korzystać z jakiejś komórki, na przykład do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej zwyczajnie, tak? Która no, nie jest namierzalna za bardzo, w sensie nie można zidentyfikować z konkretnym użytkownikiem, no to przecież najprostsza możliwa rzecz, wystarczy pójść do jakiegoś, jakąś giełdę elektroniczną czy jakiegoś komisu i kupić na przykład starą, używaną jakąś komórkę za gotówkę od kogoś, tak? Od jakiegoś handlarza, który ma ich na stoliku tam 50. Są takie przypadki też ciągle w Polsce. Idziemy, kupujemy coś takiego, tak? Następnie no, skorzystać z karty SIM, którą pozyskaliśmy w jakiś zupełnie inny sposób. Na przykład poprzez kradzież innego telefonu, tak? Przełożyć tę kartę SIM, wykonać tę rozmowę czy wysłać tego SMS-a, następnie po prostu no, pozbyć się tego telefonu. I tyle. I w tym momencie no, namierzenie kogoś takiego, jeżeli nie był śledzony w momencie, kiedy dokonał zakupu tego telefonu, nie chodzi za nim konkretny agent, który go tam sprawdza, jest po prostu niemożliwe, tak? No, bo nic nie wiemy. Jeżeli jeszcze dodatkowo używa na przykład urządzenia, które zmienia jego głos i tak dalej, to nawet nagranie tej rozmowy w praktyce nam niewiele daje. Czyli jak to się mówi, zawsze da się to jakoś obejść. Jak mówię, najprostszą metodą przez kradzież po prostu urządzenia, czy komputera, czy smartfona, czy czegokolwiek. Umówmy się, że bardzo wielu użytkowników tych urządzeń dzisiaj drogi w sumie niedużych urządzeń, jest bardzo niefrasobliwych. W rzeczywistości no, kradzież takie urządzenia nie jest trudna. W czasie wakacji chociażby zdarzają się bardzo wiele tego typu kradzieży, że policja ciągle ma zgłoszenia, no właśnie, że komuś skradziono na lotnisku, na dworcu, czy gdzieś laptopa, czy tablet, czy tego często. Oczywiście te kradzieże dotyczą tylko i wyłącznie spraw czysto majątkowych. No, chodzi po prostu o to, żeby szybko sprzedać ten tablet i mieć pieniądze na coś. Natomiast, jak mówię, no, jest to łatwe do zrobienia relatywnie i w tym momencie żadne takie tradycyjne prawne ograniczenia, typu na przykład, że każemy wszystkim rejestrować ich telefony, czy że, no nie wiem, na przykład nie wiem, wszyscy muszą rejestrować gdzieś tam jakieś swoje serwery pocztowe, czy coś, to po prostu nic nie da, bo i tak można to obejść i ta osoba, która jest szczególnie, już nawet nie mówię po prostu zwykłym przestępcą, ale z osobą wyszkoloną specjalnie w tym kierunku, po prostu da sobie radę i ona faktycznie będzie no, się ukrywała, no zresztą przecież gdyby tak nie można było robić, to ci wszyscy agenci byliby wyłapywani bez przerwy, a jednak nie są, jak wiadomo, no sam Ławrow jakiś czas temu się pochwalił, tak, że w Polsce Rosjanie wycofują się, stąd zostawili 70 tysięcy agentów swoich. Więc no, to jest po prostu prosta sprawa, że i to przecież publicznie, jak to się mówi, się wygadał. Czyli tutaj sprawa jest tego typu, że... Ale przechwalał, nie wiem. No być może, aczkolwiek sądzę, że prawdopodobnie zostawili znacznie więcej. Natomiast, no, że to mieli przecież pełną kontrolę nad tym krajem przez 50 lat, więc no, bądźmy rozsądni. Natomiast no, sprawa jest tego typu, że jak mówię, specjaliści dadzą sobie radę. Natomiast zwykły użytkownik faktycznie może mieć problem, ponieważ może wierzyć, że dana technologia, czy dany VPN, czy dane oprogramowanie go zabezpiecza, a nigdy nie wie, czy to oprogramowanie naprawdę jest bezpieczne, bo po prostu nie ma jak tego sprawdzić, tak? Oj, niełatwe to są czasy. Musimy się chyba jeszcze jako społeczeństwo trochę nauczyć życia w internecie, bo to przecież pierwsze lata takie masowe są, prawda? To znaczy, ja mówię cały czas, no, że ten internet już taki nowy. To nie jest, tak? Bo w sumie takiego najwcześniejszy początek, czy ARPANET-u, to jest rok 69, a w samej Polsce mamy internet od roku 91, czyli... No to wciąż jest młodo, to jest jedno pokolenie. Czasu. No niby tak, ale przy tempie wydarzeń w dzisiejszych czasach, to niektórzy mówią, że to była epoka kredy, tak? Czyli w zasadzie faktycznie ja też mam wrażenie, że to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Krzysztof Młynarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa cyfrowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. W
Bezpieczeństwo cyfrowe. 10.40. Agnieszka Lipińska. Kolarze z Rafałem Majką na czele i Sylwia Bogacka w strzelaniu z karabinu pneumatycznego to pierwsi, choć nie jedyni z Polaków, którzy dziś powalczą o pierwsze medale Igrzysk w Rio. Manifestacja Komitetu Obrony Demokracji w rok od zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta. Demonstracja rozpocznie się o 14 przed Pałacem Prezydenckim. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na krajowej jedynce w Siewierzu na Śląsku. Prawy pas w kierunku Katowic jest zablokowany po wypadku. Doszło tam do śmiertelnego potrącenia pieszego. Więcej informacji o 11. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Krukowi oko wykole. Taki jest tekst w magazynie. No właśnie mówią, że pana nie. Świątecznym Gazety Wyborczej autorstwa pana Macieja Kochanowicza. Pan Maciej Kochanowicz jest teraz z nami. Halo, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pan Maciej jest socjologiem i właśnie, jak mówiłam, autorem tego tekstu. To jest tekst, który dotyczy ruchu Gilena, Fethullaha Gilena, tego człowieka, którego nazwisko słyszeli państwo wielokrotnie na antenie Radia Tok FM, a szczególnie często pojawiało się w momencie, kiedy tuż po tym nieudanym puczu w Turcji, ponieważ władze tureckie oskarżają, że to właśnie Gilen stoi za tym nieudanym puczem. Dojdziemy jeszcze do tego wątku, ale na początek chciałam pana zapytać właśnie o ten ruch Gilena, bo to jest, jak to określić w ogóle? Czy to jest organizacja, struktura, czy to jest rodzaj życia, sposób na życie, czy to jest jakaś wewnętrzne państwo w Turcji? Co to takiego jest? Każde z tych określeń jest częściowo prawdziwe, też można jeszcze dołożyć jedno, sekta, ruch religijny. Może tutaj najpierw chwila historii. To jest ruch, który się zaczął gdzieś w latach 70. i jego najważniejszym elementem była pewna działalność edukacyjna. Mianowicie organizowanie i swego rodzaju internatów i szkół dla przede wszystkim ludzi z mniejszych ośrodków, z prowincji i wychowywania ich w duchu zarazem religijnym, jak i otwartym na nowoczesną edukację. Na przykład przedstawiciele tego ruchu byli bardzo dobrze znający angielski i bardzo otwarci na zakładanie rozmaitych przedsięwzięć edukacyjnych poza Turcją. Więc to był taki miks religijności z nowoczesnością. I zaczęło się to gdzieś w Turcji w latach 70. zorganizowane przez właśnie Fethullaha Gülena. I dosyć szybko elementem z tego ruchu było także próba prowadzenia swoich członków, zachęcania ich do tego, żeby robili kariery w rozmaitego rodzaju organach administracji państwowej. To się już zaczęło gdzieś w 80. latach i od tego czasu ten ruch też szukał zbliżenia do polityków różnych opcji w Turcji. To było jeszcze wiele lat przed karierą prezydenta Erdoğana. I wizja, która wydaje się za tym kryła się, jest taka, że nowi ludzie, nowa formacja, która zacznie odgrywać, móc kierować krajem, doprowadzi do tego, że ten kraj, Turcja, zmieni się na lepsze. Będzie zarazem bardziej nowoczesna, jak i bardziej pobożna. To wydaje się, że gdzieś była idea, która tkwiła u podstaw tego ruchu, tkwiła w myśleniu jego założyciela i jego najbliższych współpracowników. Takie gdzieś są korzenie tego ruchu. A w latach 2000 po dojściu do władzy aktualnie rządzącej partii nastąpił swego rodzaju mariaż między tą partią a ruchem Gülena, aż do zerwania, które miało miejsce gdzieś 3 lata temu. Jak bardzo masowa to jest organizacja? Obecnie pojawia się wiele różnych badań. Przez dużą część lat 2000 wiele osób w Turcji wydaje się, że nawet przeceniało jego skalę.
mówił, wtedy panowało opinie, że być może oddziaływanie wyborcze tego ruchu może obejmować nawet około 10% wyborców. Jednakże po kilka lat temu dało się zobaczyć, że realna siła tego ruchu to jest gdzieś w granicach 1% ludności Turcji, kilkuset tysięcy, może miliona osób, co zresztą koresponduje z zasięgiem swego czasu mediów tego, związanych z tym ruchem, bo to też był ważny element działania tego ruchu. No taka gdzieś była skala tego ruchu. To milion osób to jest nadal bardzo, bardzo dużo. No ale to nie jest ruch, który by miał jakąś dominującą pozycję w Turcji. Przez bardzo wielu Turków, to zresztą bardzo dawna, traktowany z pewnego rodzaju, nawet nie ze sceptycyzmem, tylko niechęcią. Tak, że to są ludzie, którzy szczególnie w okresie swojego z obozem władzą się, tak powiem, panoszą wszędzie. Jeżeli chodzi o skalę, to jest jeszcze jedna istotna rzecz, ponieważ tam w tym ruchu cały czas było myślenie, że należy iść do przodu, należy zajmować wysokie stanowiska, należy próbować wpływać, kształtować opinię publiczną, wpływać na władzę. To zresztą jest normalne dla bardzo wielu ruchów, to ten ruch był bardziej obecny w pewnym, powiedziałbym, wyższych elementach, wyższych sferach, wyższych elementach opiniotwórczych czy decyzyjnych sferach społeczeństwa. Jaka jest wizja Turcji w ruchu Gülena? Jaka jest wizja Turcji samego Fethullaha Gülena? Mówi pan, że to jest ruch konserwatywny. Konserwatywny, ale zarazem nowoczesny. On jest dosyć enigmatyczny w formułowaniu wizji. Jeżeli się czyta, słucha wypowiedzi Gülena, czy słucha jego pisma, to są, ma jednak się wrażenie, że się czyta dużo takich ogólnie brzmiących, gładkich, ładnych deklaracji i każdy dla siebie znajdzie coś miłego, ale kiedy próbujemy wyłuskać z tego jakąś esencję, to ona coś rozpływa. Zresztą podam kilka może przykładów. Z jednej strony znajdziemy w jego wypowiedziach pewnego rodzaju tęsknoty za czasami osmańskimi, za wielkością Turcji osmańskiej. Z drugiej strony dużo znajdzie się w wypowiedzi mówiącej o demokracji i także o tym, o Republice Tureckiej, jaka to jest dobra rzecz. Tak samo na przykład w kwestii ważnej dla zerwania ruchu Gülena z obozem władzy, mianowicie w kwestii kurdyjskiej. Publikowanych tekstach i wystąpieniach po turecku często znajdzie się bardzo ostre antykurdyjskie deklaracje. Natomiast w bardzo rozwiniętej też działalności opiniotwórczej czy propagandowej tego ruchu w języku angielskim już mamy wypowiedzi na drugą nóżkę, mówiące o tym, że właśnie bez naszego ruchu nie będzie możliwe pojednanie turecko-kurdyjskie. Jeżeli się zastanowimy, po co ta władza, skąd to dążenie do władzy, co będziemy chcieli uzyskać, zdobywszy tą władzę, to nie jest do końca jasne. Trzeba powiedzieć, że to też nie jest bardzo typiczne dla tego ruchu, mianowicie w innych tureckich obozach politycznych czasami mamy do czynienia z podobną rzeczą. Mamy pewien ogólny sentyment, resentyment, ale nie zawsze konkretny program polityczny. Z pana tekstem wyborczej sąsiaduje wywiad naszego redakcyjnego kolegi Tomasa Orchowskiego. To jest wywiad z doradczynią Erdoana i Tomas pyta, kto stoi za próbą zamachu stanu 15 lipca. Odpowiedź jest taka. To oczywiste. FETÖ, organizacja terrorystyczna Fethullaha Gülena. Jego sieć działa w Turcji od 40 lat, ale to nie był zwykły przewrót. To była inwazja. Od 1989 roku Gülen zaczął umieszczać swoich popleczników w akademiach wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Taka jest narracja władzy tureckiej obecnej. Co pan na nią? No tutaj jeszcze informacje dotyczące to, co tym mówiłem, wprowadzania swoich sympatyków, czy też członków do rozmaitych rodzajów organizacji państwowych, także wojska, dotyczą lat wcześniej, w 80-tych lat, zaczynają się od 89 roku. Natomiast
powiedział, że to nie jest w Turcji narracja jakiegoś jakoś wyłącznie obozu rządowego, bo jest tak samo narracja, która jest podzielana przez opozycję wobec aktualnie rządzącej partii. To jest ten sam, może nieco inne rozłożenie akcentów, może jest nieco inne mówienie o tym, jak powinniśmy z tą organizacją teraz postępować. Natomiast to jest dokładnie ta sama narracja, która jest w ustach przedstawicieli głównej partii opozycyjnej, Partii Republikańsko-Ludowej, która jest główną opozycją polityczną i parlamentarną wobec partii rządzącej. I także trzeba powiedzieć, że to są także konkluzje, do których dochodzą w Turcji osoby, które są w głębokim konflikcie z partią rządzącą i także były oskarżone przez nią, były przeciwko nim prowadzone procesy, a które się same zajmowały od wielu lat już obserwacją tego ruchu z wewnątrz. Także się zrobiło to w okresie, kiedy ten ruch był blisko z władzą. I wtedy, ja tylko tak wspomnę w moim artykule, wtedy one często pod różnymi sfingowanymi niekiedy zarzutami lądowały w więzieniach. Także to przekonanie, że to ten ruch był głównym motorem zamachu stanu, jest w zasadzie dosyć w Turcji powszechne. Natomiast to, jak zostanie to użyte teraz przez władzę dla dalszego umacniania swojej pozycji, to już jest inna kwestia. Jest takie przekonanie, ale jaka była prawda? No, oczywiście możemy teraz tylko jakby opierać się o tych informacjach, które są, które są dostępne. Znaczy pytanie, jaka jest prawda, jest pytaniem uniwersalnym. Być może Sokrates bym powiedział, że w ogóle jest to być może nieustalalne. Natomiast tutaj ileś jest poszlak dosyć silnie wskazujących na udział tego ruchu jako głównej sprężyny zamachu stanu. Są liczne zdania osób zaangażowanych w ten pucz, zarówno zeznania osób, które są i były wśród wykonawców tego pucz. I tu mam zarówno takich, co mówią o tym, że oni osobiście byli związani z ruchem, jak i takich, którzy mówią, że oni osobiście nie byli związani z tym ruchem. To jest zresztą częste taka prawidłowość, że to młodsi oficerowie, powiedzmy sobie do poziomu pułkownika, to byli rzeczywiście zaangażowani członkowie ruchu, którzy ten pucz próbowali przeprowadzić. Natomiast generałowie, starsze szarże, niekoniecznie byli tak blisko związani z ruchem. I jak śledzimy samą dynamikę tego puczu, to widać, że często miało miejsce takie zjawisko, że ci oficerowie musieli najpierw dokonać, powiedziałbym, puczu w puczu, mianowicie przejąć kontrolę nad własnymi jednostkami wojskowymi przy niechęci, częściowej niechęci samych dowódców, generałów, których część poparła, część z kolei się mu sprzeciwiła i doprowadziła w końcu do tego rządu nieskutecznym. Więc to jest jakby jedna grupa poszlak, która to wskazuje, mianowicie zeznania uczestników. No i druga rzecz, to o tym wspomniałem, ta dosyć metodyczna często praca wywiadowcza i składanie z bardzo małych kawałków większych obrazków. Przez kilku tureckich dziennikarzy śledczych gdzieś od połowy lat 2000, którzy odtwarzali to, jak ruch stopniowo zdobywał wpływy z armii tureckiej. Istotne były taka kwestia dosyć dużych procesów w końcu lat, w roku 2009-2010, które doprowadziły do usunięcia z armii dużej części generałów i oficerów starszej daty, kemalistowskiej. Już nie wchodzą w okoliczności, dlaczego to się tak stało, natomiast na ich miejsce przyszli wtedy oficerowie związani z ruchem Gülena i oni byli dzisiaj
są na listach tych, którzy pucz organizowali. Panie Macieju, jaka może być przyszłość tego ruchu, bo jak wiemy, ta mściwa pięść władzy tureckiej dość szeroko bije, można powiedzieć, i to też takie różne grupy zawodowe, które niespecjalnie miały coś wspólnego najpewniej z tym puczem. Znaczy, na pewno są to grupy, które miały wspólnego z puczem i one bardzo dużo ludzi, którzy są zaangażowani w ten ruch, oczywiście są równie zaskoczeni tym, że pucz wybuchł, jak i cała reszta, tak? I ludzie, którzy teraz są obiektem represji w Turcji, to są ludzie, którzy z puczem nie mieli wspólnego. Natomiast którzy samym tym ruchem w jakiś sposób mniej lub bardziej byli związani. W szczególności to dotyczy kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli, którzy są teraz w Turcji związani, którzy oczywiście byli Bogu ducha winni, jeśli chodzi o udział w puczu. Natomiast stają się ofiarami odpowiedzialności zbiorowej ze względu na swoje związki z samym ruchem. Tak jak mówiłem, edukacja to była główna sposób budowy tego ruchu od 43 lat. No właśnie, to jaka przyszłość? Chyba niespecjalna. Wydaje mi się, jeżeli chodzi o sytuację tam w Turcji, to już ten rozdział między ruchem a obozem rządowym, on już trwa od dobrych 3 lat. To raczej było pewne przyspieszenie pewnych procesów. Już w ciągu ostatniego roku, 2 lat media tego ruchu w pewnych aspektach były nawet dobre, bo poniżej poziomu mediów tureckich. Media tego ruchu zostały przejęte przez władze na wiosnę tego roku. Wiele przedsięwzięć biznesowych zostało już przejętych ileś miesięcy temu, więc tutaj w samej Turcji tylko będzie przyspieszenie pewnych procesów. Natomiast wydaje mi się, że najistotniejsze jest teraz kwestia relacji turecko-amerykańskich w kwestii tego ruchu, ponieważ sam Fethullah Gülen od 17 lat mieszka w Pensylwanii i Turcja bardzo naciska teraz na kwestię jego ekstradycji. Nie jest jasne, czy będzie Turcja w stanie przedstawić dowody, które będą miały w postępowaniu prawnym będą wystarczająco mocne. Zresztą ktoś, kto planuje zamach stanu, raczej by się z takich dowodów starał nie zostawić za sobą. I to będzie istotna kwestia w relacjach turecko-amerykańskich i to, jak ona się tutaj dalej rozstrzygnie, będzie najważniejszym chyba wymiarem całej sprawy. No przede wszystkim dlatego wymiarem sprawy, że Turcja jest bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, a i Stany Zjednoczone są bardzo ważnym partnerem Turcji, więc to jest najistotniejsza kwestia i rozmaitych scenariuszy tutaj jest wiele, ale jest taka hipoteza, która w różnych miejscach się pojawia, mianowicie, że Stany Zjednoczone nie dokonają żadnej ekstradycji Gülena do Turcji, natomiast doprowadzą do tego, żeby on opuścił Stany Zjednoczone i przeniósł się do innego jakiegoś kraju i tutaj jest wskazywany jako jeden z kandydatów Egipt, co ma też swoje międzynarodowe znaczenie, jak i historyczne tego czasu. Tak, czyli prognozuje pan taką miękką ekstradycję, można tak powiedzieć. Mi się wydaje, że ja nie prognozowałbym, tylko przywołałem to jako jeden ze scenariuszy, który dla obu stron będzie jakąś możliwością wyjścia z zachowaniem twarzy, musimy kończyć. Wydanie Gülena byłoby zbyt dużym ustępstwem na rzecz Turcji, nie wydanie go z kolei byłoby zbyt istotną zadrą w stosunkach amerykańsko-tureckich. Te scenariusze przedstawiał dla państwa pan Maciej Kochanowicz, socjolog, autor bloga Bisurmanin, blogspot.com. Bardzo dziękuję, panie Macieju. Ja również. I autor tekstu w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej, Krukowi oko wykole. Za chwilę będą informacje Radia Tok FM, a po informacjach przeniesiemy się na OFF Festiwal, gdzie Patrycja Wanat i Anna Piekutowska są. Patrycja rozmawiała m.in. z Jarosławem Szubrychem, rzecznikiem OFF Festiwalu, o tym, dlaczego w Polsce brakuje ciekawych magazynów na temat muzyki. Karolina Głowacka, do usłyszenia. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Reklama. Kiedy pierwszy raz usłyszałem stwardnienie rozsiane, to zabrzmiało jak wyrok.
Nie chciałem się z tym pogodzić. Świat idzie naprzód. Medycyna idzie naprzód. Nauka nigdy się nie zatrzymuje. Są leki i coraz lepsze terapie. Można walczyć z tą chorobą. Dla mnie to sprawa życia. SM. Walcz o siebie. Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Odpowiednio podjęta terapia to szansa na normalne życie. Rowery i mechaniczne deskorolki? Są! Gdzie? W loterii familijnych! Weź udział w loterii weekendowe nagradzanie. Wygrywaj rowery, mechaniczne deskorolki i bony zakupowe. Szukaj kodów pod naklejką. Szczegóły na familijne.pl. Familijne. Wesoła z nas paczka. Do biegu! Gotowi! Start! A czy wy jesteście już gotowi na igrzyska rodzinne w McDonald's? W każdy weekend od 16 lipca do 28 sierpnia czekają na Was w McDonald's liczne atrakcje oraz wspólna rodzinna zabawa. Akcja w wybranych restauracjach. Szczegóły na mcdonalds.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sobota, 6 sierpnia, minęła 11. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Igrzyska w Rio de Janeiro oficjalnie rozpoczęte. Manifestacja Komitetu Obrony Demokracji w rok od zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta. W informacjach także apel od stacji krwiodawstwa o oddawanie krwi. Wakacje to tradycyjnie już czas, gdy jej brakuje. Igrzyska w Rio oficjalnie otwarte. W nocy odbyła się ceremonia rozpoczynająca olimpiadę. Przemawiali Carlos Artur Nuzman z Komitetu Organizacyjnego i szef MKOL-u Thomas Bach. Żyjmy naszym marzeniem i trzymajmy się razem, gdy różnice są wyzwaniem. W imieniu wszystkich Brazylijczyków witam cały świat. Nasz podziw dla Brazylii jest jeszcze większy, bo udało się tego dokonać w bardzo trudnym momencie w historii Brazylii. Zawsze w Was wierzyliśmy. Ceremonia otwarcia igrzysk w Rio to już historia. Dziś na dobre rusza wielka rywalizacja. Sportowcy zawalczą o pierwszych 12 kompletów medali. Tylko dziś do rywalizacji przystąpi 36 polskich sportowców. Walkę o miejsce na podium zapowiadają kolarze na czele z Rafałem Majką. A medale zostaną rozdane w 7 dyscyplinach. Judo, kolarstwie, łucznictwie, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, strzelectwie i szermierce. Komitet Obrony Demokracji organizuje o 14:00 przed Pałacem Prezydenckim manifestację w rocznicę zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta. Uczestnicy manifestacji chcą przypomnieć głowie państwa o złożonych przez niego obietnicach, szczególnie w kontekście stania na straży konstytucji i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Pierwszy rok urzędowania Andrzeja Dudy krytycznie ocenia opozycja, zarzuca mu podporządkowanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, brak aktywności i złamanie ustawy zasadniczej w imię interesu macierzystej partii. To prezydentura słaba wbrew zapowiedziom z kampanii. Andrzej Duda jest tylko notariuszem, uważa poseł PO Krzysztof Gadowski. Pierwszym ruchem to było, jeśli dobrze pamiętam, ułaskawienie Mariusza Kamińskiego. To świadczy o tym, że pan prezydent jest dalej funkcjonariuszem Prawa i Sprawiedliwości. To jest osoba, która nie potrafi się oderwać od rządu, od PiS-u, od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W podobnym tonie pierwszy rok prezydentury Andrzeja Dudy podsumowuje rzecznik ludowców Jakub Stefaniak. 12 miesięcy braku samodzielności, braku aktywności i niebycia strażnikiem konstytucji. Opozycja krytykuje też m.in. nocne zaprzysiężenie przez Andrzeja Dudę 4 z 5 niezgodnie z prawem wybranych przez PiS sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz odmowę przyjęcia ślubowania od 3 sędziów Trybunału wybranych zgodnie z prawem przez poprzedni Sejm. Szpitale i stacje krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi. Latem jej zapasy kurczą się, bo honorowych dawców jest dużo mniej. Wielu wyjechało na wakacje, a zaplanowanych zabiegów i operacji wykonuje się tyle samo, co w innych miesiącach roku. Stąd prośba, by każdy, kto jest zdrowy, podzielił się krwią, mówi dr Hanna Skalisz, wiceszefowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Teraz w okresie letnim potrzebujemy, a przede wszystkim chorzy potrzebują. Apeluję, przyjdźcie i oddajcie tą swoją bezcenną rzecz, jaką jest krew, bo ludzi potrzebujących jest sporo.
Krew mogą oddać osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 65 roku życia. W momencie pobrania krwi trzeba być zdrowym. Przeciwwskazaniem są przebyte ciężkie choroby, m.in. nowotworowe, układu krążenia i żółtaczka. W Lublinie powstaje książka, tzw. picture book, który ma przybliżyć tematykę uchodźczą. Chodzi o to, by oswoić lęk przed migrantami. Książkę tworzą studenci szkół artystycznych, ilustratorzy i graficy. Anna Gwinterek-Zabłocka. Zanim książka powstanie, są spotkania m.in. z cudzoziemcami, ale też literaturoznawcą czy specjalistą od etyki. Powstanie picture book, mówi Iwona Chmielewska, autorka picture booków, m.in. nagrodzonej w konkursie na najpiękniejszą książkę roku pozycji Dopóki niebo nie płacze. To jest taka całościowa koncepcja, w której tekst i obraz grają równorzędną rolę. A czytelnik ma możliwość interpretacji. Picture booka o uchodźcach przyjechała do Lublina tworzyć m.in. Joanna, studentka ASP w Katowicach. Niestety ja wiem tylko to, co słyszę w telewizji, co słyszę w radiu. Wydaje mi się, że tematyka uchodźstwa nie jest u nas w kraju oswojona. My się tego boimy. Książka, która powstaje w Lublinie, ma ten lęk oswajać. Lublin, Anna Gmiterek-Zabłocka. TOK FM. Pogoda. Niemal wszędzie przydadzą się dziś parasole, do tego przeważnie pochmurno, a na termometrach od 21 stopni w Szczecinie przez 22 w Gdańsku, 23 w Warszawie, Białymstoku, Lublinie i Łodzi, do 24 we Wrocławiu i Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Weekendowy poranek w Radiu TOK FM. Patrycja Wanat, dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco z Katowic OFF Festiwalu. Będziemy dzisiaj oraz jutro w poranku Radia TOK FM opowiadać Państwu trochę o OFF Festiwalu, ale również będziemy poruszać różne tematy związane z muzyką. W naszym takim polowym studiu Radia TOK FM pojawią się różni goście. Pewnie Państwo możecie słyszeć w tle, co tutaj się dzieje naokoło. Tak właśnie brzmi OFF Festiwal. Moim kolejnym pierwszym gościem dzisiaj, ale kolejnym z OFF Festiwalu jest Jarek Szubrych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarek jest rzecznikiem prasowym OFF Festiwalu, więc o OFF-ie na pewno też za chwilę porozmawiamy i zapytam cię o to, na co czekasz dzisiaj podczas tych wieczornych koncertów sobotnich i niedzielnych jeszcze, bo przypominam, że OFF Festiwal trwa właśnie do poniedziałku rana w zasadzie, ale chciałam naszą rozmowę zacząć od prasy muzycznej, a dokładnie od gazety magnetofonowej, która ukazała się już ładnych kilka miesięcy temu na naszym rynku, ale jest to taki dość ewenement, mam wrażenie, na rynku polskim, dlatego że prasy muzycznej prawie nie ma. Ona zniknęła parę lat temu z kiosków czy z księgarni, jeśli myślimy o większych periodykach, bo wielu wydawców uznało, że jest to misja samobójcza, ale jednak ty podjąłeś się tej misji samobójczej. Dlaczego? No, ktoś te samobójstwa popełnia. No, z punktu widzenia wydawcy, który traktuje wydawanie magazynu, gazety czy jakąkolwiek inną działalność na rynku medialnym jako po prostu działalność komercyjną, sposób na zarabianie pieniędzy, sądzę, że rzeczywiście może to wyglądać na bardzo zły pomysł, bo z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że w ogóle prasa jest w odwrocie przez internet. Prasa muzyczna tym bardziej, bo nie trzeba o muzyce opowiadać, a przynajmniej wielu twierdzi, że już nie trzeba, bo każdy może sobie kliknąć i w kilka sekund dotrzeć do właściwie każdego utworu, więc po co ma czytać o tym utworze, skoro może go posłuchać. No więc to jest jakby pierwsza sprawa, czyli internet, który w ogóle uderza w media papierowe, a druga sprawa to jest to, że w muzyczne ze szczególną siłą. No mamy też taką nie najlepszą historię prasy muzycznej w Polsce i tu nie mam na myśli jakości tytułów, ale ich powodzenia rynkowego. Z różnych względów rzeczywiście to się nie udawało, szczególnie jeśli mowa o prasie
takiej ponadgatunkowej, bo oczywiście są, cały czas ukazują się magazyny rockowe, metalowe. Rockowe, metalowe, tak. Jest oczywiście tytuł folkowy, jest coś o muzyce współczesnej, więc jak gdyby te wszystkie rzeczy się dzieją. Natomiast ja chciałem zrobić coś innego. Chciałem magazyn, który będzie funkcjonował i opisywał to, co się dzieje zupełnie poza albo ponad gatunkami, ponad środowiskami, ale jednocześnie będzie opowiadał o muzyce polskiej, dlatego że mam już, kiedy gazeta startowała, tak jeszcze z przyzwyczajenia mówię, że jestem święcie przekonany albo że wierzę, ale to nie jest prawda. Już mam twarde dowody, bo każdy kolejny numer jest tego dowodem, że tak dobrze w polskiej muzyce, szczególnie muzyce popularnej, chyba nigdy nie było pod względem i jakościowym, i ilościowym. I po prostu marzyłem o tym, bardzo chciałem, uważałem za swój obowiązek, żeby, skoro to dostrzegam, to zjawisko to udokumentować. Więc z komercyjnego punktu widzenia to jest ryzykowne, ale są rzeczy ważniejsze. Ale w takim razie w jaki sposób pisać o muzyce? Bo tak, wyobrażam sobie, że relacje z festiwalu, no oczywiście nie. Każdy relacjonuje festiwal w mediach społecznościowych w minutę po tym, jak coś się wydarza. Tak jak powiedziałeś o recenzjach, to też dokładnie jest w internecie. Czyli co, myślenie bardziej ogólne, bardziej antropologiczne, bardziej socjologiczne? Też. Z jednej strony oczywiście na pewno nie możemy się ścigać z internetem, czy próbować walczyć z internetem jego własną bronią, co zresztą moim zdaniem przyspieszyło kryzys prasy, który, kiedy wreszcie ktoś zrozumiał w jednym, drugim, trzecim wydawnictwie, że internet jest i to nie jest zabawka małolatów, tylko rzeczywiście poważne, nawet nie medium, tylko w ogóle nowy kanał w ogóle komunikacji, to prasa przez dobrych parę lat, zresztą do dzisiaj się to zdarza, próbowała naśladować pewne praktyki, które się świetnie przyjęły w internecie, na papierze. To jest oczywiście bez sensu, bo po co? Ludzie właśnie mają po to ten internet interaktywny, szybki, żeby nie musieć szukać słabej kopii tego w prasie. Więc my robimy coś zupełnie innego, to znaczy papier wymusza.